Szczęść Boże! Oprócz organizacji tutaj wymienionych wcześniej, są tu też polscy monarchiści, jest krucjata różańcowa za ojczyznę. Dobrze by było, żebyśmy się integrowali, żebyśmy nie uprawiali tych różnych dyscyplin sportowych oddzielnie, żebyśmy się nie specjalizowali wąsko w tym obozie patriotycznym, bo z osobna nie damy rady, nie damy rady. To jest bardzo niebezpieczny moment w historii Polski. Ja nie będę tutaj mówił o faktach, które zaszły, bo koleżanki i koledzy dostatecznie dobitnie wyakcentowali to, co woła o pomstę do nieba i co obraża przyzwoitość i zdrowy rozsądek. Ja chcę powiedzieć o tym, co nas czeka. Proszę Państwa, czeka nas demontaż państwa polskiego i ta faza, w której teraz jesteśmy, kompromitacja zewnętrzna wobec świata na arenie międzynarodowej i kompromitacja wewnętrzna wobec własnych obywateli. To jest przewidziany element tego scenariusza. Państwo polskie musi być skompromitowane po to, żeby było kompletnie wyizolowane na arenie międzynarodowej. Żeby wszyscy poważni ludzie wiedzieli, że z warszawskimi politykami, dyplomatami, pożal się Boże, z selekcji Bronisława Geremka nie rozmawia się o poważnych sprawach, bo wszystko prędzej czy później będzie wypaplane u Sowy i przyjaciół albo opowiedziane w wywiadzie w prasie zagranicznej. Z drugiej strony to jest przewidziany element, kompromitacja państwa wobec jego własnych obywateli. Chodzi o to, żeby kiedy się Polakom będzie odbierać resztkę ich suwerenności, to żeby nie płakali po tym państwie, żeby nawet odetchnęli z ulgą. Ci, którzy może nie będą klaskać jeszcze, no to wyjadą na emigrację, a ci, co będą się jeszcze opierać, dla tych zostanie tutaj jakiś rezerwat indiański utworzony. Zostawią nam piosenkę i chorągiewkę, jak to powiedział jeden taksówkarz we Wrocławiu parę lat temu. Taki jest scenariusz. I proszę Państwa, moment bardzo niebezpieczny. Usłyszałem tutaj nawiązanie do kijowskiego Majdanu. Obawiam się, proszę Państwa, że Ukraina była na pierwsze danie. Daniem głównym ma być Polska. I być może, proszę Państwa, perfidia tych scenarzystów, którzy to piszą, którzy te buty szyją nam wszystkim. Może ona sięga tak daleko, żeby właśnie na to liczyć, że takie sytuacje, jak ta z ostatnich dni, wzburzą nas na tyle, żeby doszło tutaj do jakichś pożałowania godnych wydarzeń, o których potem będzie mógł w prasie francuskiej Adam Michnik opowiadać, że to hydra faszyzmu podniosła głowę w Warszawie. No i potem będzie program ratunkowy, prawda? Całą Europę. Całą Europę i cały świat będzie się utwierdzać w przekonaniu, że Polska jest chorym człowiekiem Europy i że trzeba go ratować, że trzeba tutaj ratować demokrację. Przed kim? No przed tymi faszystami, którzy tutaj się buntują. Tak będzie się opowiadać, tak Gwiazda Śmierci takie treści będzie transmitować na cały świat. I po tej fazie kompromitacji przyjdzie następna faza. To będzie faza pacyfikacji, proszę Państwa. To będzie nowy stan wojenny, który, jak sądzę, założy się z każdym z Państwa. Jego plany są już przygotowane w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wjedzie tutaj na to wszystko jakaś junta, proszę Państwa, jakaś zwykła junta. Ja stawiam na przykład na Pawlaka, starego, sprawdzonego, doświadczonego, Schetynę z Układu Wrocławskiego i Siemoniaka, który jest po liftingu patriotycznym w ostatnich miesiącach. I za nimi prezydent Komorowski jako zbawca demokracji. Oni szykują tutaj pacyfikację. Oni szykują stan wojenny. Oni szukają pretekstu. Być może dzisiaj też tutaj szukają tego pretekstu. Musimy być bardzo ostrożni. Nie po to, żeby się chować do mysiej dziury. Nie po to, żeby się nie zbierać tak, jak się dziś zbieramy. Wręcz przeciwnie, powinno nas tutaj być jeszcze więcej.
ale musimy uważać, dlatego że tak oni z nami kombinują. I to, co powiedziała tutaj Ewa Stankiewicz, o tym, jak niebezpiecznym człowiekiem jest Bronisław Komorowski. Ja jeszcze dodam, że jeszcze niebezpieczniejsi od niego są jego oficerowie prowadzący. To dopiero są niebezpieczni ludzie. Ponieważ cały ten establishment, znowu taka korekta, ci ludzie się nie potrzebują kompromitować tak jak dziennikarze stanu wojennego, bo część z nich to po prostu są dziennikarze stanu wojennego. Tak jak wymieniona tutaj jedna z gwiazd tego post-PRL-owskiego establishmentu. Proszę Państwa, moment niebezpieczny. Państwowa Komisja Wyborcza jest tutaj za nami. Jest tu za nami. Ja za chwilę pójdę tam złożyć wizytę w Państwowej Komisji Wyborczej. Myślę, że warto tam zajrzeć. Ale proszę Państwa, bardzo ostrożnie. Proszę Państwa, żadnych prowokacji. Jesteśmy polskimi państwowcami i nie chcemy, żeby zrobiono z nami to, co zrobiono z Ukrainą. Nie chcemy, żeby pod pretekstem różnych z jednej strony programów naprawczych, ratunkowych, żeby nasze państwo zostało rozerwane. Tego nie chcemy, prawda? Więc proszę Państwa, ostrożnie, ale zadawajmy zasadnicze pytania i nie kupujmy tego ugarstwa, które nam sprzedają. To jest właśnie koniec demokracji. Jesteście Państwo świadkami końca demokracji. Demokracja odsłania swoją szpetną twarz, którą do tej pory skrywała za różnymi maskami. Jeśli komuś się zdaje, że to jest awaria demokracji, że to jest jakiś incydent, to ja na to mówię, że to jest norma. To nie jest kryzys, to jest rezultat. To nie jest błąd, to jest wynik. Tak właśnie wygląda demokracja. Alternatywą dla demokracji, proszę Państwa, jest niestety zamordyzm. I to będzie bardzo przykre. Jeżeli ja jestem monarchistą, modlę się o powrót króla. Państwo i do tego zachęcam. Państwa także do tego zachęcam. Razem z krucjatą różańcową. Módlcie się o to, bo jeśli w porę go nie wymodlimy tego, żeby nam Pan Bóg z nieba monarchę z Bożej łaski zesłał, to wezmą nas za twarz zwykłe trepy, tak? Zwykła junta tutaj będzie rządziła, bo demokracja się skończyła. Wszyscy naokoło, poważni ludzie w Berlinie, w Moskwie, w Waszyngtonie, oni już tak naprawdę tę demokrację zawiesili, przemienili swoje państwa w państwa policyjne i szukają teraz tylko pretekstu do tego, żeby móc z ulgą odetchnąwszy jasno to zadeklarować, że demokracji już nie ma, że socjal się znosi. Jaki pretekst będzie do tego dobry? No oczywiście wojna, proszę Państwa, wojna będzie do tego najlepszym pretekstem. I ta wojna, chciałem zauważyć, już się toczy, tuż za naszymi granicami. Polskę usiłowano wciągnąć do tej wojny. W ciągu szeregu ostatnich miesięcy ogromne wysiłki zostały na to nakierowane, żeby Polskę w tę wojnę wpakować. Jeszcze raz powtórzę, Ukraina była na danie pierwsze, my jesteśmy daniem głównym. Nie dajmy się zjeść w kaszy. Proszę Państwa, nie dajmy się zjeść w kaszy, a jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. Idę teraz odwiedzić Państwową Komisję Wyborczą, ale z ostrożna. Zaczekajmy jeszcze moment.